Kaszlą, Państwo słyszą. Dzisiaj o tych moherowych święto, strajk pielęgniarek. Także proszę Państwa, Saski, tutaj też cerkiew rozsadzono pomiędzy wojnami aleksandrowską. No Warszawa jest niegościnna i dla prawosławia nawet. Także proszę Państwa, dzisiaj takie święto, że jak patrzymy się na pastę, strajk pielęgniarek. Gdy jesteśmy na Mazowszu nad Wisłą w katolickiej Polsce, a tu zawsze ze służbą zdrowia było źle. A przecież wystarczyło pojechać, proszę Państwa, udać się w podróż, może podróż życia. Gdzie? Do Anglo-Ameryki, Białystok. Zapraszamy serdecznie. A tu mamy pastę, tu mamy pałac kultury Stalina i Lenina, który też jest wyznacznikiem ateizmu i świeckości, o czym też dzisiaj w Radiu Tok FM z Czerskiej, z Mokotowa nasze Żydki nadają dzień cały. Także strajk pielęgniarek i kopacz, jedno oko na Maroko, drugie na Kaukaz. No ale co z tego wynika? Stary tramwaj Państwo widzą, stary papież, stara wiara, stara Europa. Ameryki nie ma tu Anglo-Ameryki, Białystok. A Michałek do katedry poszedł, bo u niego katolickie codzienne święto moherowych i tam Balasz go ciągnęła, ta Zośka Maciąg. Ja mówię, to lepiej, żebyś chodził z tą czerwoną jeszcze do tej katedry, bo ona chociaż naprawdę śpiewa, coś się modli, a nie oczami kręci.